pan słyszał coś takiego? Słyszałem wielokrotnie tego rodzaju sformułowania, nawet takie sformułowanie, że mamy tutaj do czynienia z rosyjską jurysdykcją, co było zdumiewające. Terytorium Polski, polscy obywatele, obce jurysdykcje, no rzecz zupełnie niemożliwa do przyjęcia i całkowicie niezgodna z prawem, łamiąca zasady polskiej suwerenności, ale tego rodzaju sformułowania słyszałem. A kto to powiedział? Wie pan, to krążyło, ja w tej chwili nie potrafię sobie tej przypomnieć. Wielokrotnie do tego wracano, zresztą także i wtedy, kiedy stawały sprawy ekshumacji, już po wydarzeniach, to znaczy w jakiejś już większej nieco odległości czasowej tragedii. Także można powiedzieć, że to była informacja znana publicznie. A dlaczego ten zakaz został uznany przez rodziny, skoro to było niezgodne z prawem? Proszę Państwa, rodziny były w szoku. Był bardzo specyficzny nastrój. I sądzę, że to jest przyczyna, ale przede wszystkim rodziny były wprowadzane w błąd, przypomnę oświadczenia wysokich przedstawicieli władzy, ówczesnej minister zdrowia, tym, że wszystko zostało zbadane, wszystko zostało przeprowadzone z udziałem polskich lekarzy. To okazało się całkowitą nieprawdą. Jeszcze raz powtarzam, gdyby Polska była choćby po części demokratycznym i praworządnym krajem, to i pani Kopacz, i zresztą wielu innych polityków z Platformy Obywatelskiej nie byłoby już w życiu. Tylko niestety osłona medialna spowodowała, że no i fatalna sytuacja pod tym względem w Polsce spowodowała, że oni mogą być w życiu. Co powoduje ogromne straty zresztą we wszystkich dziedzinach, nie tylko w tej dotyczącej kategorii. Ale trumna ze świętej pamięci prezydenta została otworzona. Tak, ale to było jedno. Jestem opinię z tłumaczeniem pani Kopacz. No już na przykład trumna z żonią. Dlatego, że był ten zakaz. Czyli nie było wniosku? Nie, dlatego, że Maria została umieszczona w trumnie przez polskich żołnierzy w obecności brata swojego ministra, pana ministra Dudy. Trumna została zastawiona przez pytań ma nie być. Po pierwsze słyszę, że pytań ma nie być, co jest naprawdę zdumiewającą sytuacją. Natomiast no, jest dzisiaj minister sprawiedliwości. Trudno pytać byłego ministra sprawiedliwości o to. To nie ma takiej procedury w Sejmie, żeby domagać się, żeby był minister odpowiadał na pytania. W związku z tym zwróciliśmy się do ministra. No, ma być także prokurator generalny, by był wtedy prokuratorem generalnym. Sądzę, że jakimś zasobem wiedzy dysponują. Ale jeszcze raz powtarzam, no, przede wszystkim jest tak. Próbowano przez miesiące, nawet lata, robić ludzi, jakby sobie niezbyt mądrych, tutaj nie będę cytował, w okresie takich używano z tych, którzy twierdzili, że nie tylko państwo nie zdało egzaminu, ale mieliśmy do czynienia z gigantyczną kompromitacją i skandalem. No i dzisiaj, jeżeli ktokolwiek bierze pod uwagę fakty, to nie może bronić tezy, że to tak było. Była konsolidacja, był skandal. Ludzie za to odpowiedzialni, powtarzam to raz trzeci, powinni odejść nie tylko z tych stanowisk, które dzisiaj zajmują, to w ogóle w tym polskim, odejść w hańbie takiej dożywotniej. Panie prezesie, o co by pan chciał zapytać, jakby pan mógł zapytać jakiegoś przedstawiciela rządu w sprawie tego skandalu z ekshumacjami? Przede wszystkim zapytałbym o to, na jakiej podstawie prawnej, na mocy jakich decyzji całe to postępowanie miało taki charakter i gdzie są dokumenty w tej sprawie. Jeżeli w państwie, no, jako tako praworządne, wszystko musi mieć swoje odzwierciedlenie w dokumentach. W Polsce jest tak, jak trzeba bronić ludzi wpływowych, bo tu gangsterzy w Polsce też są wpływowi, jak wygląda, to wtedy okazuje się, że każda litera prawa musi być przestrzegana, to musi być na papierze. A kiedy chodzi o interesy tych, którzy się temu, co się w Polsce dzieje, przeciwstawiają albo po prostu zwykłych obywateli, to wtedy to nagle okazuje się, że może nie być dokumentów, decyzje mogą być podejmowane nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie. Ekshumacji do pana prezydenta. Krótko mówiąc, Polska potrzebuje gigantycznej zmiany.